Thank you.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Blue & Green Iron Man Neutral. Teraz tak, od czego by tu zacząć? No firma szwedzka. Chyba już produkty były z tej firmy i co do produktu, zacznę od zapachu. Albo nie, zacznę od tego, że atomizer mi zdech. Ten oryginalny, który był dołączony, zabiło. Zapach, obłęd. Świeży, mięta, leśny, tak kurde, taka choineczka. Obłędny. Czuć gdzieś tam daleko, że to jest Deironik. No bomba, bomba. Aplikacja, rewelacja. On jest taki w sumie ani żelowy, ani taki płynny. Konsystencja Corrosola właśnie. Idealnie, po prostu perfekcyjnie. Wybieranie lotnej rdzy. Bardzo fajne. Rewelacja. Tak naprawdę na felgach, po sezonie letnim, te felgi wcześniej były jechane 3 razy kwasem. I później Deiron, żeby już zebrać ostatecznie lotną rdzę. Tak, dokładnie, bo wskakiwanie na brudną felgę z Deironem, no to wiadomo jak jest. Porównywałem ten Deiron do klasycznego, tak, do RRC. No to RRC leży i kwiczy. Tutaj mamy ciągle, tak jak z Corrosolem, zbieranie rdzy, spływa. Tak naprawdę, kurczę, różnica między Corrosolem a tym, pewnie cena, nie wiem jaka jest, ale pewnie tutaj jest pół litra i to będzie srogo. Produkt jest zajebisty, na lakierze bajka. I teraz najważniejsze. To jest, raczej numer jeden, jeżeli chodzi o pędzlowanie tym produktem. Mam wrażenie, jakbym robił to wheel cleanerem, takim neutralnym. Leciutko, pianka przyjemna. W ogóle zero oporu. Z reguły Deirony, nawet Corrosol. On się pieni, robi się gęsty i blokuje. Tu nic, tu cały czas pracujesz. Uzupełniasz i pracujesz. Fenomen. W ogóle współpraca z tym produktem jest obłędna. Czy jest fajny? Jest zajebisty. Naprawdę jest zajebisty. Kończy mi się już niestety. Na lakierze, przy rękawicy obłęd. Naprawdę. Prowadzenie, wybieranie i siedzi długo. Uzupełniasz się. Znaczy przyjemnie. W ogóle produkt w ogóle mnie nie zmęczył. Ani zapachem, ani cały czas jest przyjemny. Ale pamiętamy, że jest to Deiron. Więc jeżeli używamy, no to najlepiej na zdjętych felgach. Ja w trakcie sezonu letniego czy zimowego w ogóle nie używam. Zdejmuję felgi i wtedy robię to, co się powinno robić. Czyli odtykam powłokę, jeżeli mam powłokę, czyszczę dogłębnie, właśnie jak koła są zdjęte. Uwierz mi, że zawieszenie i zaciski naprawdę to jest dla nich duży plus. Nie znam ceny. Tu jest no, napisane, że wheel cleaner, kurczę, no tak, no to fakt, dokładnie. Nim rzeczywiście przyjemnie się myje, tak, przyjemnie się myje. To jest Deiron, który, jeżeli chodzi o pędzlowanie, moim zdaniem na razie jest królem. Wybieranie lotnej rdzy? Tutaj półka Corrosola kocha. No tak, jest grubo, jest naprawdę, to tutaj już zahacza o podium, zdecydowanie tak. Naprawdę bardzo fajny produkt. Dobra, nie będę przymulał, nie będę kombinował. Na pewno nie jest tani. Czuję, że za pół litra to będzie sroga cena. Aż później sobie sprawdzę, bo ceny nie znam. Dostałem, więc dziękuję bardzo, że miałem przyjemność popracować. Naprawdę bardzo przyjemnie. O, w butelce się wydaje, jakby był płynny. Zarzucasz na felgę i fajnie tak jakby gęstniał. Naprawdę. Elegancko, cały czas spływa. Ruszysz go ponownie, także cały czas pracujesz, cały czas wybiera. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!